Jedziesz ze mną? Że co? Zwariowałeś? Za dużo wiem i boję się, że ktoś mnie złapie. Uciekam, gdzie pieprz rośnie. Według mnie naoglądałeś się za dużo thrillerów. Spójrz, na tym pendrive'ie są informacje o wszystkim na świecie. I co ty na to? Ktoś będzie chciał to ukraść. Skoro tak, to musimy go ukryć w jakimś bezpiecznym miejscu. Ale gdzie? Trzeba go tak schować, żeby nikt nie mógł go znaleźć. Nawet ja. Proste. W garażu na auta USB. Cześć. Dzisiaj? Później przywitasz się z widzami. Musimy zrobić garaż. Sam, to niegrzeczne. Trzeba się przywitać. Niegrzecznym byłoby nic nie dać tajnikom, którzy po mnie przyjdą. To dopiero będzie niegrzeczne. Ach, jak chcesz. Zacznijmy. Tu są cegły na garaż. Miska i zaprawa. Dobra, niech ci będzie. Cześć widzowie! Trzymaj kielnie do zaprawy. Dzięki. Nie wiedziałam, że lubisz budować. A pytałaś w ogóle? Wychodzi na to, że słabo cię znam. Jesteś bardzo tajemniczy. Prawie jak puszka Pandory. Dobrze, zamieszaj. Zaprawa musi być gładka. Pamiętam. Patrz i się ucz. Mieszam, mieszam. Ostrożnie i gładziutko. Boję się. Jeśli mnie dorwą, zapiszę ci w spadku. Nie martw się. Nikt nikogo nie dorwie. Zbudujemy garaż i schowamy pendrive'a. I ciebie razem z nim. Nikt się nie dowie. Nie musisz się martwić. Mógłbyś mi pomóc? Podaj cegły. Szybciej skończymy we dwójkę. Nie jęcz, tylko pracuj. W końcu potrzebujesz garażu, prawda? Zobacz, jak dobrze idzie. Wkrótce będzie gotowy. W tym tempie zastanie nas noc. Nie możemy być tacy powolni. Wyluzuj. Jak się człowiek spieszy... Noc. Wtedy na pewno mnie dorwą. Dobra, co proponujesz? Magia! Dużo magii! To twoja działka. Proszę, patrzę i podziwiam. Ładuję magiczne filtry, ustawiam transmisję magii i... Abracadabra! Subskryb magia! To się nazywa prawdziwa magia. Zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Ogrom! I nikt mnie nie skrzywdzi. Widzę, patrzcie, ale super! Tylko zgarniemy zaprawę. Super! Daj mi choć trochę pomóc. Kilka cegiełek tutaj. Wszystko chodzi jak w zegarku. Nie utrudniaj. A kto posprząta nadmiar zaprawy, co? Ty się do tego nie garniesz. Bo i tajniacy też. Rety kotlety, sus, niczym się nie wyrobimy. Mówiłam już, że wszystko jest pod kontrolą. Damy radę. Kilka cegieł nie zrobi różnicy. Sprzątnę tylko zaprawę i możesz sobie czarować dowoli. Proszę, proszę, garaż rośnie jak na drożdżach. Idealne połączenie magii i rękodzieła. Jeszcze nigdy tak szybko nie budowałam. Ostrożnie zgarniamy nadmiar zaprawy. No i proszę. Pomóżmy temu nieco. A raczej nadajmy kierunek. Choć wszystko idzie sprawnie, nawet beze mnie. I co, gotowe? Gotowe? Powiedz, ale już! O, czemu włożyłeś wąsy? Nikt po ciebie nie przyszedł. Czemu nie pracujesz? Trzymaj szczoteczkę! Co za szlam. Okej, zapamiętam to sobie. Wkrótce twoja kolej. Nie samą magią człowiek żyje, wiesz? Dobrze ci idzie beze mnie. Muszę się schować. Jak to dobrze mi idzie? Co to ma znaczyć? Nie musimy robić tego garażu. Dobra, dobra. Nie złość się, wszystko było dobrze. Żartuję, ale zachowuj się, to nie będziemy się kłócić. Tak jest, bierzmy cegły i niech magia robi swoje. Dobrze, tylko uprzątnę tu nieco. Dobrze, teraz będzie trochę trudniej. Musimy zbudować oddzielną ściankę.
skrzynki. Można się w nich schować jak w wieży. Garaż jest częściowo gotowy. Chodź, zobacz. Nieźle, nieźle. Zróbmy tu mały aneks. Bibidi, babidi, bum! Świetnie wygląda, prawda? Mój wewnętrzny perfekcjonista jest zadowolony. Ekstra! Jeszcze tylko drzwi. Będą bardzo pomocne. Szczególnie, gdy ktoś nas ściga. Proszę. Teraz jest dobrze. Idealnie się otwierają i zamykają. Zagrajmy w zagadki! Co ty na to, Su? Musimy? Jestem nieco zajęta, jakbyś nie zauważył. Układam belki i robię miejsce na kable. No tak, święte makaroniki, czy musimy? Ale co? Znowu jesteś na mnie zły? Pomagam jak tylko mogę. Fajnie, agenci mnie ścigają, a ja zagadki sobie urządzam. W ogóle nie rozumiem, o co ci chodzi? Potrzebuję jakiegoś rozpraszacza. Ale spokojnie, zobacz, jest wentylator i światła, a będzie jeszcze lepiej. Jestem taki nieszczęśliwy, Su! Bibidi, babidi, bu! Rozpraszasz mnie, poradzę sobie bez magii. Nie, 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 odsuń się! Magia zrobi wszystko za nas, tak jest szybciej! No dobra, wygrałeś, faktycznie szybciej. Szkoda, że twoja magia nie działa na nadmiar zaprawy. Dobrze, że wcześniej ogarnęłam światełka. Dodajmy teraz nieco kleju. Będzie się lepiej trzymało. Pamiętaj o kablach. Żadnych znaków identyfikacyjnych. Nic nie może mnie wydać. Proszę bardzo. Jeden ruch. I nic nie widać. Voilà. Nikt niczego nie znajdzie. Nigdy. Przejdźmy do następnego kroku. Do dachu. Pamiętasz o dachówkach? Ależ oczywiście, że pamiętam. Dachówki są samoprzylepne. Szybko pójdzie. Zakleiłem już odstępy czarną taśmą. Świetnie, Sami. Jeden, dwa... i trzy. Co to na to, żeby dach złożył się sam? Wow, jest idealny, nie sądzisz? Elegancki i ładny, świetny. Schronienie dla mnie i pendrive'a jest niemal gotowe. W końcu mogę odpocząć. Czekaj, musimy go nieco przyozdobić. Zmieszamy proszek z wodą i otrzymujemy czarną mieszankę. Super! Czy to maseczka na twarz? Co? Nie, to nie maseczka. Okleimy taśmę wokół garażu. Dzięki temu niczego nie pobrudzimy w trakcie pracy. Teraz możemy przejść dalej. Pamiętasz, jak mówiłeś o zagadce? Mam jedną. Co jest różowe i bardzo ciekawskie? Słoń? Flaming? Mydło? A może gumę do rzucia? Być może. W międzyczasie ostrożnie nakładamy zaprawę na ściany. Postarajcie się niczego nie przegapić. A teraz zmywamy wodą. O tak! I już! Teraz możemy odkleić taśmę ochronną. I ostatnia część. Garaż potrzebuje drzwi wjazdowych. Uważajcie podczas pracy z gorącym klejem. Okej. Klejamy, o tak. Podłączyłem kable do baterii. Musimy je tylko przykryć. Świetnie. Ja się tym zajmę.
wypróbujmy włączniki. Ten włącza światło. Działa. A ten wentylator. Działa. Wszystko działa! Jestem uratowany! Dodajmy kilka oznaczeń. Nikt nie pomyśli, żeby cię tu szukać. Dodajmy, że to jest garaż. Mój pendrive zawsze będzie przy mnie. Podoba ci się to autko? Pewnie! Włóżmy je do środka i podziwiajmy rezultat! Sami sprawdź garaż. Niczego nie brakuje? A czego miałoby brakować w takim garażu? Czy te autka robią coś jeszcze oprócz przechowywania pendrive'ów? Pewnie, że robią. Zobacz. Otwórz maskę i... No powiedz wreszcie! Ładują telefon. I jak ci się podoba? Wow, pendrive bezpieczny i telefon naładowany. Świetna robota. Cieszę się, że ci się podoba. Swoją drogą rozwiązałam zagadkę. Była banalnie prosta. Tak? Więc co jest różowe i bardzo ciekawskie? Nie co, tylko kto? Pewnie, że tak. Subskrybujcie nasz kanał i polubcie ten filmik, jeśli podobał Wam się nasz garaż. I klikajcie dzwonek, żeby niczego nie przegapić. Pa, pa! Pa, pa.